zabrać głos, to bardzo proszę. Ja tu trochę jestem pod światło, ale proszę bardzo. Proszę siedzieć, bo tu ma pan... To rzeczywiście mi trudno. Tak, proszę nie jedną stąd. Z takich większych obelg w dniu dzisiejszym jest nazwanie kogoś faszystą. Tymczasem kilka dni temu słyszałem wypowiedź profesora Bogusława Wolniewicza, który powołując się na to, na fakt, że, to znaczy na fakt, powołując się na to, że złą opinię o faszyzmie wyprodukował w trakcie swojej propagandy Stalin i faszyzm, jak on to określił, jest, nie jest takim złym, nie jest takim znowu złym systemem. I teraz zastanawiam się, czy ja zostałem zoperowany w odpowiedni sposób, mając złe wyobrażenie o faszyzmie, czy też opinia pana profesora Bogusława Wolniewicza jest jakaś przesadzona. Prosiłbym o odniesienie się. To jestem, jestem trochę zaskoczony, że ja pan profesor Wolniewicz uważa, dopatruje się jakichś dobrych stron w faszyzmie. Ja akurat ich nie widzę. Faszyzm rzeczywiście nam zagraża. Faszyzm rzeczywiście nam zagraża i to nie jest zagrożenie wyimaginowane, tylko nie z tej strony, na którą, w którą się pokazuje. Bo faszyzm, istotą faszyzmu nie jest to, że ktoś nie lubi na przykład Żydów. Czy istotą faszyzmu nie jest to, że ktoś podnosi rękę w rzymskim salucie. Istotą faszyzmu jest przekonanie, że państwu wszystko wolno. To jest istota faszyzmu. I warto się odwołać do klasyka, do twórcy faszyzmu, Benita Mussoliniego. Co Mussolini mówił, jaką formułę przedstawił? Wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciwko państwu. Zatem, co z tego wynika? Przełożymy to na język ludzki. Wszystko w państwie. Nie może istnieć żadna forma ludzkiej aktywności spontanicznej, która by nie była wprzęgnięta w struktury państwowe i nie poddana nadzorowi tych struktur biurokratycznych. To jest wszystko w państwie. Nic poza państwem. Każda forma aktywności, która usiłuje się wyemancypować spod kurateli biurokratycznej struktury, jest podejrzana. Niezależnie od tego, czego dotyczy. Nic przeciwko państwu i uważana za antypaństwową. Tylko z tego powodu, że odwołuje się do naturalnego prawa. Proszę Państwa, bo warto, może to trochę odbiegnę od tematu, ale warto się skupić nad tym, zatrzymać się chwilę nad tym. Mówimy o praworządności. Jednym z takich postulatów pod adresem systemu prawnego jest postulat praworządności. No i praworządność, żeby obywatele przestrzegali prawa, żeby władze przestrzegały prawa, z tym, że formuła praworządności w stosunku do obywateli, w stosunku do władzy publicznej jest odmienna. Obywatele, w stosunku do obywateli, formuła praworządności jest taka, dozwolone jest wszystko, co nie jest zakazane. Dozwolone jest wszystko, co nie jest zakazane. Nasza konstytucja troszeczkę tu wprowadza niejasności, ale no to nie tak, no tak chcieli, tak zrobili. Natomiast w przypadku władzy publicznej ta formuła jest inna. Bo ile w przypadku obywateli dozwolone jest wszystko, co nie jest zakazane, to w przypadku władzy publicznej dozwolone jest tylko to, co jest dozwolone. To wynika z artykułu 7 Konstytucji, który mówi, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. To znaczy, że nie można domniemywać kompetencji organów władzy publicznej, że na każdy swój krok muszą mieć pozwolenie, i to nie ogólne, tylko w konkretnym przepisie, w tych granicach tylko im wolno się poruszać. Także to jest. No ale to mamy tak praworządność od strony formalnej. A jaką treść powinno mieć prawo, żeby było uznane za praworządne? O, na przykładzie to wyjaśnię. Powiedzmy, że były wybory do Sejmu i okazało się, że w rezultacie wyborów do Sejmu się dostali ludzie, którzy się urodzili wyłącznie, wszyscy w latach parzystych. Może się tak zdarzyć, prawda, przypadkowo. No i jak się zorientowali, że się urodzili w latach parzystych, to mówią, o, fajnie, i uchwalili ustawę jednogłośnie, na podstawie której majątek obywateli urodzonych w latach nieparzystych podlega konfiskacie i przekazaniu obywatelom urodzonym w latach parzystych.
z punktu widzenia demokracji politycznej jest wszystko w jak najlepszym porządku. Ustawa została odpowiednią większością uchwalona, oparta na kryterium obiektywnie istniejącym i łatwo sprawdzalnym. No, kto się kiedy urodził, to jest najłatwiej sprawdzić. Ale czujemy, że no, okropna ustawa, niepraworządna. No dobrze, ale dlaczego? Dlaczego nie jest niepraworządna? Otóż odwołam się do literatury. Czytaliście Państwo pewnie Małego Księcia Antoniego de Saint-Exupéry. W Małym Księciu jest taka scena, jak mały książę odwiedza planetę, którą zamieszkuje król. I król wprowadza Małego Księcia w arkana sztuki rządzenia. I powiada mu tak. Jeżeli rozkaże generałowi, aby jak motylek przeskoczył z kwiatka na kwiatek, albo żeby zamienił się w morskiego ptaka, a generał tego nie wykona, to czyja to będzie wina? Bo w waszej królewskiej mości, odpowiada mały książę. Dlaczego? Dlaczego? No, generał nawet, żeby zadośćuczynić oczekiwaniom swojego króla, może by chciał się zamienić w morskiego ptaka, ale nie jest w stanie tego zrobić. Proszę Państwa, prawo, bez względu na to, czego dotyczy, jest adresowane do ludzi. A więc nie może abstrahować od tego, jacy ludzie są. Wyobraźmy sobie, że jakiś tyran by się pojawił w Polsce, który jak zwykle to tyrani, w trosce o podniesienie naszej egzystencji na wyższy poziom, zabroniłby nam pełzać, chodzić po ziemi, tylko kazałby nam latać w powietrzu i każdą próbę naruszenia tego zakazu karałby obcięciem nóg. Bo zanim byśmy go zamordowali, to wielu ludzi by okaleczył, ale na pewno żadnego by nie skłonił do latania w powietrzu, bo to jest obiektywnie niemożliwe. Obiektywnie niemożliwe. Więc po pierwszym takim warunkiem, jaki możemy z punktu widzenia jakiejś praworządności, a nawet już nie praworządności, tylko w ogóle jest wykonalność, żeby to prawo było wykonalne przynajmniej. No a ponieważ jest adresowane do ludzi, to nie może abstrahować od tego, jacy ludzie są. A jacy ludzie są? Jakie cechy ludzie mają? I to nie nadane przez kogoś, tylko wrodzone, czyli naturalne. No, po pierwsze, taką cechą, od której zależą wszystkie inne, jest to, że człowiek żyje. Prawda? Bo dopóki żyje, to ma rozmaite właściwości. Trup to już nie ma żadnych, bo to ma tylko fizyczne, chemiczne, coraz bardziej przykre takie dla otoczenia. A dopóki człowiek... No więc życie jest podstawą taką i to też jest naturalną właściwością człowieka. Drugą właściwością człowieka, i to też naturalną, jest to, że człowiek ma zdolność do dokonywania wyborów. Zdolność do wybierania. Wielu ludzi nie przywiązuje tego wagi, ale są ludzie, którzy przywiązują tego wagę. Gotowi nawet życiem ryzykować tylko po to, żeby pokazać, że tę zdolność mają. Kolejną taką naturalną cechą człowieka jest to, jest zdolność do odczuwania piękna. Bardzo ważna cecha, dlatego że cała kultura jest na tej zdolności ufundowana. No i wreszcie kolejna zdolność, też naturalna. Człowiek ma zdolność do wytwarzania bogactwa i do dysponowania nim. Gdyby człowiek nie miał tej zdolności, nie powstałaby cywilizacja, przynajmniej w takim obrazie, jaki znamy. Jest bardzo ważna cecha. No i teraz mamy porządek cech, mamy katalog cech naturalnych, które są bardzo ważne, bardzo pożyteczne, warunkujące cywilizację. Więc jeżeli prawo nie może abstrahować od tego, jacy ludzie są, to nie może godzić w te właściwości. Więc musi być jakoś do tych właściwości akomodowane. Musimy przełożyć język prawa, te właściwości na język prawa. No i przekładajmy. Jeśli chodzi o życie, to nie mamy żadnych problemów. Bardzo dobrze jest przekładalne życie na język prawa.
druga właściwość, zdolność do świadomego wybierania, w języku prawa nazywa się wolnością. Kolejna właściwość odczuwania piękna, no, nie jest przekładalna na język. To może i dobrze. To może i dobrze. I wreszcie zdolność do wytwarzania bogactwa i dysponowania nim w języku prawa nazywa się własnością. Mamy zatem katalog trzech praw naturalnych, które są porządkiem nadrzędnym nad prawem stanowionym. I dopiero jak sobie uświadomimy ten katalog trzech praw naturalnych, to od razu możemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ta ustawa o konfiskacie mienia osób urodzonych w latach nieparzystych jest niepraworządna. Dlatego, że ona narusza co najmniej dwa prawa naturalne, do wolności i własności. Prawda? Odpowiadamy precyzyjnie. Nie tam, że nam się nie podoba, tylko odpowiadamy precyzyjnie, dlaczego ona i takie prawo nie jest i nie może być praworządne. I jeżeli uznamy natomiast po faszystowsku, że państwu wolno wszystko, to znaczy, że możemy zlekceważyć porządek praw naturalnych. No i albo obronimy wolność, albo nie. Dlatego ja uważam, że nie ma żadnego kompromisu między z faszyzmem. Wszystko jedno, czy on jest brunatny, czy czerwony, czy jakikolwiek inny. To komuniści tak samo uważają, że państwu wolno wszystko. Oni co prawda twierdzą, że państwo tam będzie zanikało, ale nigdy nie zanikało, ani za Stalina, ani za Breżniewa. Więc chyba się pomylili w tym względzie. No i nie chcą zrezygnować z rozmaitych państwowych monopoli, prawda? Przeciwnie, rozszerzają. Proszę bardzo. Proszę, pan, tam, panie. To ja mam pytanie, tak? Bo tutaj się ścierają takie jakby dwie inne kultury, ta marksistowska i islamska. I która z nich jest dla nas potencjalnie bardziej niebezpieczna i czy one nawzajem się, że tak to mówię, nie... Niebezpieczeństwo polega w każdym przypadku na czym innym. Jeśli chodzi o tą rewolucję marksistowską, no to ona jest niebezpieczna dlatego, że po pierwsze przekształci nas w ludzi sowieckich, znaczy, przepraszam, najpierw nas doprowadzi do stanu bezbronności. Najpierw nas doprowadzi do stanu bezbronności, a potem nas przerobi na ludzi sowieckich. I jako ludzie sowieccy nie będziemy mieli żadnego sposobu obrony przed naporem cywilizacji obcej. Po prostu nie będziemy już mieli czego bronić. A na czym polega niebezpieczeństwo ze strony cywilizacji islamskiej? No mój Boże, to bardzo ładnie wyraził to w takiej poemacie Bania w Paryżu mój nieżyjący przyjaciel Janusz Spotański, kiedy zderza tu perspektywę cywilizacji islamskiej ze współczesną, nawet tą zdegenerowaną, i tam powiada o feministkach. Ali, przedstawiciel cywilizacji islamskiej, strasznie nie lubi feministek. Strasznie nie lubi feministek i co Ali myśli na temat feministek? Chciał, wnet by ją ubrał w gelabiję, spuściłby suce lanie kijem, po czym umieścił ją w haremie pod czujną eunucha strażą. Otóż to jest ta perspektywa. To jest ta perspektywa, gdzie możemy zostać zaprowadzeni, jeżeli nie obronimy własnej cywilizacji. Także to niebezpieczeństwo jest inne. I jeszcze, żeby kropkę nad i postawić, to warto się zastanowić, skąd taka niechęć do cywilizacji łacińskiej. Otóż dwie grupy są zainteresowane i trzeba mówić o tym bez zacietrzewienia, ale i bez lęku. Ale i bez lęku, bo jeżeli będziemy się lękać, co Adam Michnik o nas napisze w Gazecie Wyborczej, no to już żeśmy przegrali. Dwie grupy są wrogie cywilizacji łacińskiej. Chronologicznie pierwsza to są Żydzi. Dlaczego? Bardzo ładnie to wyjaśniają Dzieje Apostolskie. Ta wrogość się pojawiła od razu. Od razu. Dlatego, że jednym ze składników istotnych cywilizacji łacińskiej z trzech elementów to jest chrześcijaństwo.
I jak czytamy w Dziejach Apostolskich opis podróży misyjnych świętego Pawła, to przecież był Żydem. Był Bekiem takim przecież jeszcze w dodatku. Żydem gestapowcem, prawda? Już gorzej być nie może. Kiedyś Anna Strońska napisała w reportażu swoim, że jakaś kobieta zamknęła dwie największe nienawiści swojego życia w jednym takim, ty Żydu gestapowcze. Otóż święty Paweł to był Żyd gestapowiec. Także to nie jest jakaś taka akademicka możliwość. Rzeczywiście tak bywało, bywały takie rzeczy. Otóż on jako Żyd gestapowiec, trochę nawrócony, z te podróże misyjne gdzie? No, kieruje się do znajomych, do Żydów. I charakterystyczna jest reakcja tych społeczności żydowskich, do których ten on przybywa, żeby głosić chrześcijaństwo. Nie głosi żadnego programu politycznego święty Paweł, tylko głosi chrześcijaństwo. Tymczasem Żydzi spotyka się od razu z wrogością tych skupisk żydowskich, taką nieprzejednaną wrogością, uzasadnioną bardzo dziwacznym na pierwszy rzut oka zarzutem. Oni stawiają mu zarzut, że on działa przeciwko narodowi. Proszę sprawdzić, że działa przeciwko narodowi, chociaż on żadnego programu politycznego nie głosi. Ani antyrzymskiego, ani prorzymskiego, ani tam jakiegoś innego. Nie. Ale jak się przyjrzymy bliżej temu zarzutowi, to jest pewna logika w tym. Dlaczego? Bo święty Paweł głosi chrześcijaństwo, a więc głosi chrześcijański uniwersalizm, który podważa, a nawet powiedziałbym, że trochę nawet ośmiesza żydowskie uroszczenia do wyjątkowości w całym kosmosie. I oni to natychmiast wyczuwają. To inteligentni ludzie i spostrzegawczy. Natychmiast to wyczuli. I zareagowali nieprzejednaną wrogością. No i święty Paweł mówił, potrząsam pył z sandałów, w ogóle idę do pogan, w ogóle nie chcę mieć z wami nic wspólnego. Tak się to odbywało. Więc to już wtedy się pojawiło. I nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. A ponieważ socjaliści i Żydzi, te kręgi się pokrywają częściowo. Ten fragment, który się pokrywa, to jest Żydokomuna. No tak, no to jest, przecież trzeba nazywać rzeczy po imieniu. To jest Żydokomuna. Więc mamy dwie grupy wpływowe, zainteresowane w unicestwieniu cywilizacji łacińskiej. Socjaliści, co głosi ich kultowa piosenka międzynarodówka? Przeszłości ślad dłoń nasza zmiata. Jaki ślad przeszłości? No właśnie ten. Łacińską cywilizację, dorobek pokoleń. Bo łacińska cywilizacja wytworzyła człowieka wolnego. Socjaliści nie mogą się z tym pogodzić. Jaki człowiek wolny? To ma być człowiek sowiecki, a nie wolny. I tu nie ma kompromisu. Albo oni nas, albo my. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. To jest wojna. To nie jest jakieś przekomarzanie takie, że skrzyżujemy szpady, a potem się uchłonimy i tego. Nie. Przegrana będzie oznaczała, że pójdziemy w niewolę i to najstraszniejszą. Najstraszniejszą niewolę. Zostaniemy pozbawieni tego, co jest nam najdroższe, to znaczy tego, że się uważamy za ludzi rozumnych. I słusznie, bo wtedy nawet może też będziemy się uważali za ludzi rozumnych, ale to już będzie tylko uroszczenie. To już będzie tylko uroszczenie. To się będzie nam tak wydawało. I to nawet będzie łatwo sprawdzić, bo będziemy się akomodowali do zbiorowej mądrości partii. Tak jak to było. Przecież Stefan Kisielewski pisze, wspomina w swoich tam wspomnieniach o takim komuniście, Polaku, który dużo lat spędził w Rosji sowieckiej. I potem po wojnie wrócił do Polski. No i był abonentem encyklopedii, wielkiej encyklopedii sowieckiej. I jak umarł Stalin i zaciukali Berię,
to redakcja Wielkiej Encyklopedii Sowieckiej nadesłała wszystkim abonentom, więc między innymi jemu, w kopercie stronę na literę B, żeby z takim poleceniem, żeby wyciąć dotychczasową stronę na literę B i wkleić tę. Tam było inne hasło u Bergi. I ten mówi tak, śmiejąc się, mówi Kieślewskiemu: zaręczam panu, że w Związku Radzieckim wszyscy tak zrobią. To jest właśnie ilustracja, ale to nie tylko w Związku Radzieckim. Ja byłem parę lat temu w Szwecji i rozmawiałem tam z taką panienką, Polką, córką przyjaciółki mojej żony, która była studentką prawa. Taka nawet nie głupia dziewczyna. No i rozmawialiśmy o tym, czy można się przeciwstawić władzy. I ona nie mogła tego zrozumieć. Jak to można się przeciwstawić władzy? Ja mówię, no niech pani sobie wyobrazi także. No mówię, może sobie pani wyobrazić? No mówi, mogę, ale po co? To jest człowiek zoperowany. To jest człowiek sowiecki. To jest człowiek sowiecki. I ciekawe, że starsze pokolenie to widzi. W tej, koło Sztokholmu, tam mieszkałem u mojego przyjaciela. I koło, niedaleko jego domu był taki przytułek dla starców. I tam on mi opowiadał, że w tym przytułku mieszka taka Słowaczka, starsza pani, która przed wojną była sekretarką w polskiej ambasadzie w Sztokholmie. No i w czasie wojny została, nie założyła rodziny i wylądowała w końcu w tym przytułku. To idziemy tam, on akurat siedzi na ławce. Ta właśnie pani. I ona po polsku doskonale mówi, więc wdaliśmy się tam w rozmowę. Bo głównie ten mój przyjaciel rozmawiał, ale w końcu ja ją zapytałem, czy pani jest tu dobrze. A ona popatrzyła na mnie i mówi tak, no dobrze mi tu jest, ale tutaj ludzie duszy nie mają. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Właśnie to charakteryzuje człowieka sowieckiego, bo człowiek sowiecki wyrzekł się wolnej woli na rzecz państwa, na rzecz partii, na rzecz tam Bóg wie kogo, to wyrzekł się wolnej woli. I to jest proces nieodwracalny i dlatego my tu mamy taki problem, my się tak nieswojo czujemy, bo myśmy w spadku po komunie odziedziczyli, oprócz ten tysiącletni naród polski, który tu żyje na tym terytorium, to musi dzielić to terytorium z taką polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą, która jest spadkiem po komunie, bo żeby można mówić o jednym narodzie, to musi być jakiś wspólny ideał, a tego już nie ma. To się ujawniło w sposób dramatyczny w stanie wojennym. Tego już nie ma. I obawiam się, że może nie być, może się nie otworzyć. Jesteśmy skazani na taką kohabitację coraz bardziej przykrą. Coraz bardziej przykro. Proszę bardzo. Ja mam pytanie o rolę religii przedchrześcijańskich w kształtowaniu jak gdyby kultury narodowej i czy jednak chrześcijaństwo nie jest pewną formą właśnie przekazania swojej kultury przez Żydów na Europę? Bo jednak to się wywodzi od judaizmu. Myślę, że nie. Mimo, że rzeczywiście w ramach katechezy chrześcijańskiej naucza się historii żydowskiej, może nawet teraz w większym stopniu niż kiedyś, bo dowiedziałem się nie bez pewnego zaskoczenia, że na lekcjach religii młodzi Polacy muszą się nauczyć tych wszystkich patriarchów żydowskich. Nie wiem, po co to jest potrzebne komukolwiek. Imion, przecież oni już dawno nie żyją, więc no, ani nic dobrego, ani nic złego zrobić nam nie mogą, więc nie wiem, po co to, no jak ktoś, no chyba żeby ten, chyba żeby rozróżniać między butelkami szampana. To jest jakiś powód, bo nie wiem, czy państwo wiecie, szampan jest butelkowany w butelki o różnej pojemności. Najmniejsza to jest taka półlitrowa. To jest demi-butei, czyli pół butelki. To jest butei, to jest ta 3/4 litra. Później jest magnum, czyli dwie butelki, czyli 1,5 litra. No i później już są te takich biblijnych patriarchów. Salmanazar, Nabuchodonozor i tak dalej. Nabuchodonozor to jest 16-litrowa taka butelka.
że Roboam i no takie, no więc to rzeczywiście może być przydatne, ale do niczego więcej. Także nie wiem. Natomiast wie pan, te religie przedchrześcijańskie, no co chrześcijaństwo przejęło od judaizmu? W ogóle warto sobie zdać sprawę, że pierwotny judaizm to właśnie nie był religią monoteistyczną, tylko był monolatrią. Judaizm pierwotny, znaczy ta religia żydowska pierwotna, polegała na tym, że my mamy własnego Boga narodowego. A to inne narody mają swoich bogów. I to ten pierwszy, znaczy ten wstęp do dekalogu, to on to właśnie mówi. On jest monolatryczny. Nie mówi, że innych bogów nie ma, tylko nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Bogów cudzych, prawda? Też istnieją, ale to są cudzy, a to ja jestem wasz. Prawda? Więc to jest monolatria. Potem to się przekształciło w pewne ewolucji takiej intelektualnej w monoteizm. Więc monoteizm został odziedziczony, ale też niezbyt konsekwentnie, dlatego że na czym polega różnica między religią, między judaizmem a chrześcijaństwem? Na tym, że w judaizmie jest, judaizm jest monoteistyczny, a chrześcijaństwo też jest monoteistyczne, ale Bóg ma troistą postać, trójosobową, postać Trójcy. Więc tak jest i nie jest, jak gdyby, prawda? Więc tu już jest pierwsza, najistotniejsza różnica. Druga taka różnica, wprawdzie jest, dekalog jest ten sam. Dekalog jest przejęty, natomiast no, istotną różnicą jest, o ile religia żydowska jest religią ekskluzywną, prawda? Kto nie jest Żydem? No bo na czym polega właściwie istota religii żydowskiej? Na obietnicy. Religia żydowska zasada się na obietnicy, ale podobnie jak chrześcijaństwo zasada się na obietnicy. Ale religia żydowska zasadza się na obietnicy ekskluzywnej i politycznej. Co bowiem Bóg obiecał Abrahamowi według przekazu biblijnego, że stanie się ojcem wielkiego narodu, który obejmie we władanie obszar między rzeką egipską a rzeką wielką, rzeką Eufrat. No to co nas to obchodzi? Przecież my się nie wybieramy tam mieszkać, prawda? To jest obietnica polityczna i ekskluzywna. Natomiast chrześcijaństwo też jest ufundowane na obietnicy, ale to jest obietnica uniwersalna i apolityczna. Bo co obiecuje chrześcijaństwo? Kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, będzie miał życie wieczne. Czyli to jest obietnica nieśmiertelna, bez względu na to, w jakiej epoce żyje, bez względu na to, do jakiego narodu należy. Więc dlatego mówię, że chrześcijański uniwersalizm po prostu podważa, a nawet w pewnym sensie ośmiesza żydowskie pretensje do wyjątkowości. I oni to czują i po prostu to reagują nienawiścią nieprzejednaną na to. Natomiast inne religie, bo nie tylko żydowska, inne religie pogańskie, te takie na przykład grecka czy rzymska. No... Jest taki, znaczy był, bo już nie żyje, wybitny znawca antyku, profesor Tadeusz Zieliński. Najwybitniejszy podobno w Europie, a więc i na świecie w okresie międzywojennym. Znawca antyku. On napisał Grecja Niepodległa, takie dzieła Grecja Niepodległa, Rzeczpospolita Rzymska, Cesarstwo Rzymskie. O, tam starożytność bajeczna między innymi. Ale też takie dzieło o religii rzymskiej. Warto go czytać, jak ktoś ma zainteresowania historyczne, bo on nie pisze jak historyk, znaczy tamtego, tylko on pisze jak człowiek, który to widział. On opowiada to po prostu, to co widział. Więc czyta się to jak reportaż fantastyczny. Ale no, wiedzę ma niesamowitą. No i on powiada tak, że dla umysłu wyrobionego filozoficznie
różnica między politeizmem a monoteizmem nie jest nie do przezwyciężenia. To ciekawy pogląd, nie wszyscy to wierzą. Ja na przykład aż tak wyrobiony filozoficznie nie jestem, żeby to, ale to on tak napisał. No i co tam, na co zwraca uwagę w tych religiach pogańskich, znaczy greckiej i rzymskiej? Otóż być może, że w epoce Homera, bo to też ewoluowało, ale to, sposób rozumienia pewnych kwestii ewoluował i być może, że w epoce Homera rzeczywiście tam sobie wyobrażałem, że na Olimpie tam całe miasto bogów istnieje, ale potem, kiedy się okazało, że na Olimpie tam bo nic nie ma takiego godnego uwagi, to właściwie religia ta pogańska polegała na personifikacji żywiołów. Personifikacji żywiołów. Tego, co na przykład człowiek nagle odczuwa, znaczy są takie stany, że odczuwa jakieś takie natchnienie, porywa go coś, prawda, za włosy i nagle doznaje jakiegoś olśnienia. Grecy i Rzymianie, znaczy Rzymianie to nie, Rzymianie nie tyle, to Grecy uważali, że to jest właśnie bóstwo. To jest iskra Boża, która... Także rzeczywiście coś takiego jest. Ciekawa rzecz, że w literaturze rzymskiej, i to u Zielińskiego jest bardzo ładnie przedstawione w tej Cesarstwie Rzymskim, w literaturze rzymskiej są bardzo silnie zaznaczone oczekiwania mesjańskie. Nie tylko w społeczności żydowskiej takie oczekiwania się pojawiły. Wergiliusz pisze o tym i to, że tak powiem, no, jak ktoś lubi poezję, to jest piękne. Piękne te eklogi Wergiliusza na temat właśnie oczekiwań mesjańskich. Ja już nie pamiętam w tej chwili, nie potrafię zacytować tego, ale naprawdę porywające są. Takie wzruszające bardzo. Także chrześcijaństwo jest religią, powiedziałbym, wprawdzie mającą pewne związki.